Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikazy i dzisiaj wreszcie mam dla Was film, o którym myślałam bardzo długo, czyli pierwszy spośród filmów, bo mam nadzieję, że będzie tych filmów kilka co najmniej, pierwszy spośród filmów, w których będę polecać książki, które nadadzą się na kaca po serialu. I dzisiaj mam kilka poleceń książkowych dla tych wszystkich spośród Was, którzy oglądaliście serial Stranger Things i niezależnie od tego, czy ten czwarty sezon przypadł Wam do gustu, czy też macie jakieś swoje obiekcje, to jeśli chcecie się dalej zanurzać w tej nostalgii, w tej estetyce lat minionych, to ja mam dla Was właśnie kilka książek, które pozwolą Wam właśnie zanurzyć się w tych wspomnieniach, czy też po prostu w tej estetyce. No i przechodzę już do rzeczy, zacznę od książki, która wydaje mi się, że jest najciekawsza i o niej jeszcze nie wspominałam nigdy na kanale, także z chęcią polecę Wam książkę Moja przyjaciółka opętana i generalnie nie wiem, czy coś mnie ominęło, ale o tej książce jest dość cicho. Może ona miała już swoje 5 minut? Nie wiem, mnie to generalnie ominęło. Jest to powieść autorstwa Grady'ego Hendrixa. Ta książka właśnie idealnie oddaje klimat lat 80. Mamy tutaj wbrew pozorom dużo obyczaju, mimo że to jest wydawnictwo Vesper słynące z horrorów, no i sam tytuł tutaj nam sugeruje, że być może będzie tutaj coś strasznego. No i prawda jest taka, że pierwsza ta część książki jest dość powolna i jest bardziej taka obyczajowa. Także mamy tutaj właśnie taką nostalgię, wspomnienie lat 80. Mamy tutaj typową amerykańską szkołę, w której są te różne, wiecie, kasty, są przyjaciele, wrogowie, wredne dziewczyny i naszą główną przyjaciółką, naszą główną bohaterką jest tutaj Abby, która właśnie wspomina te lata 80. i pewne wydarzenia, które no jakby odmieniły to jej życie i odmieniły też życie jej przyjaciółki. Ponieważ Abby, która pochodzi z takiej klasy mniej może zamożnej, ona zaczyna przyjaźnić się z Gretchen, która jest zamożniejszą dziewczyną. One są takimi przyjaciółkami na całe życie. Mają tam jeszcze swoją, wiecie, paczkę znajomych oczywiście. Natomiast te dwie dziewczyny to jest taka przyjaźń typowa na całe życie. Pewnego razu dziewczyny postanawiają, robią sobie taką mini imprezkę i postanawiają eksperymentować z narkotykami. I ta Gretchen, ona znika w pewnym momencie i kiedy wraca, jest naga, jest jakaś tam ubłocona i jest dziwna. I od tej pory coś widać, że się zmienia w tej dziewczynie. Jak się domyślamy, po samym już tytule, trudno tutaj jakby o niespodziankę, dochodzi do pewnego rodzaju opętania. Tutaj to napięcie jest stopniowane, ale jeśli się boicie horrorów, to może nie do końca macie się czego obawiać, bo tutaj jest z momentu takiej obrzydliwości może, ale takiego typowo strachu, żebyście się bali być sami w domu, to nie do końca. Natomiast ładnie jest opisana właśnie ta przyjaźń i polecam tą książkę, bo jest ten klimat Stranger Things, właśnie tych lat 80. Są tutaj w każdym rozdziale, każdy rozdział nazwany jest tytułem piosenki z lat 80., to też jest ciekawe. No i ten motyw opętania też jest moim zdaniem świetnie ograny. Znaczy wiecie, ja nie jestem jakoś wkręcona w tą literaturę taką z wątkami satanistycznymi, nie wiem, czy mogę tak to nazwać. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ten temat został przedstawiony w taki przystępny sposób i dostępny właśnie dla każdego, również dla osób, które mniej tych horrorów czytają i w mniejszym stopniu są nimi zainteresowane. To jest właśnie coś na miarę Stranger Things i ja podczas czytania tej książki właśnie przez pierwszą połowę muszę przyznać, że trochę brnęłam, bo trochę to jednak było wolne na początku. Jest właśnie dużo tych realiów, dużo budowania tej relacji między naszymi głównymi bohaterkami, ale druga połowa muszę przyznać, że naprawdę no przeleciałam przez nią po prostu pędem i budziła dużo emocji, bo ta nasza opętana bohaterka, no jej zachowanie jest zmienione i to wszystko, co obserwujemy w tej książce, to jak bardzo na przykład dorośli w tej książce są głupi, nigdy nie wysłuchają tych najmłodszych, to też takie we mnie przynajmniej powodowało buzowanie takiego napięcia, takiego
no takiego wkurzenia po prostu, bo wystarczyłoby, no, żeby ci dorośli pomogli, chociaż wtedy by nie było, wiadomo, pewnie całej tej fabuły i to też było takie przemyślane przez naszego autora. Jeśli macie przeczytać tylko jedną książkę spośród tych wszystkich moich poleceń, to niech będzie to właśnie Moja przyjaciółka opętana, bo wydaje mi się, że jest to książka przystępna i taka bardzo, bardzo w tonacji tych seriali z lat 80., czy też seriali współczesnych, które te lata 80. w jakiś sposób przywołują. I musicie też przyznać, że jest przepięknie wydana, w stylu takiej właśnie estetyki lat 80. Także ja polecam Moją przyjaciółkę opętaną i przechodzę już dalej do kolejnych poleceń. Teraz może od razu wspomnę o książce, o której bardzo często się mówi w kontekście tego, że jest to historia przypominająca Stranger Things. I jeśli mielibyście sięgnąć po dwie książki z moich dzisiejszych poleceń, to chciałabym, żeby właśnie Instytut był tą drugą książką. Jest to oczywiście powieść Stephena Kinga, która też nie powiedziałabym, że to jest horror. Dużo jest tutaj również tych wątków obyczajowych i znowu, podobnie jak w tej poprzedniej powieści, tutaj ta pierwsza część, ten początek jest trochę nudniejszy i trochę wolniejszy, bo poznajemy tutaj pewnego mężczyznę, który podróżuje, szuka pracy i wreszcie osiedla się w pewnym sennym miasteczku, zostaje nocnym stróżem. Nikogo to za bardzo nie obchodzi, ale uwierzcie mi, że później ten dość długi i ciągnący się wstęp ma sens w kontekście dalszej fabuły. Tym, co przypomina tutaj Stranger Things, mimo że właśnie ta powieść dzieje się chyba w latach współczesnych, tutaj nigdzie chyba nie jest przywołane, że to są jakieś tam lata 80., to się dzieje we współczesności, ale mamy tutaj tytułowy właśnie Instytut, czyli miejsce, w którym do którego porywane są dzieci, młodzież, które wykazują pewne zdolności para właśnie psychiczne, czy telekineza, czy telepatia. Właśnie te dzieciaki są porywane przez takich, wiecie, złych naukowców, trochę coś podobnie jak w Stranger Things i ich te umiejętności mają być rozwijane w tym instytucie i wykorzystywane właśnie do czyichś po prostu interesów. Początkowo w instytucie jest się w jednej takiej części budynku i wiadomo, że kiedy się przejdzie do drugiej części, to już z tej drugiej części się nie wraca. Mamy tutaj naszego głównego bohatera, chłopca, który ma na imię Luke. Luke właśnie zostaje porwany do tego instytutu i poznaje tam też kilka osób, grupę takich ma swoich przyjaciół w podobnym wieku. No i oni właśnie przeżywają swoje chwile grozy, można powiedzieć, w tym instytucie. I cóż mogę powiedzieć, nie chcę za dużo zdradzić, bo na pewno też wiele słyszeliście o tej książce, bo ona była dość popularna, dość poczytna. Ale powiem wam, że nawet jeśli nie lubicie za bardzo Kinga, nie przepadacie właśnie za jego książkami, nawet jeśli nie przepadacie za horrorami, to myślę, że w tym wypadku możecie sięgnąć, bo to jest też dobra taka powieść obyczajowa, też taka przygodowa, można powiedzieć. Jest dużo o tych dzieciach, o tej młodzieży i moim zdaniem ta książka jest fajnie napisana w taki sposób, że trudno ją po prostu odłożyć, co jest chyba też dość dla Kinga charakterystyczne. Także Instytut przypominam, bo na pewno wiecie, że ta książka jest i wiecie, że wiele osób ją do Stranger właśnie przyrównuje. Jeśli pozostaniemy jeszcze w klimacie, w temacie w ogóle Stephena Kinga, to w tym momencie chciałabym jeszcze przywołać jedną jego książkę, czy też opowiadanie, bo to jest chyba 200 stron dosłownie, a chodzi mi oczywiście o Carrie Stephena Kinga, czyli historię nastoletniej tytułowej Carrie, która wychowywana jest przez swoją walniętą nieco matkę, fanatyczkę religijną, która za wszelką cenę chce ją uchronić przed grzechem, przed nieczystością. Dziewczyna jest po prostu wychowywana przez matkę, która wszędzie widzi szatana. Szatan jest w chłopcach, szatan jest w przyjaciółkach, szatan jest wreszcie w jakichś tam imprezkach, prywatkach, spotkaniach towarzyskich, które po prostu są integralną częścią dorastania i takiego dojrzewania młodych osób. No i ta Carrie siłą rzeczy jest w szkole troszeczkę wytykana palcami, bo została wychowana przez taką osobę, więc jest trochę dziwna. I okazuje się, że z tą Carrie jest jeszcze coś niezwykłego w tej dziewczynie jest, ale ta książka nie do końca
ma dobre zakończenie, ale to już pozostawiam jakby w niedopowiedzeniu. Sięgnijcie po tą książkę. To jest też swego rodzaju klasyk właśnie horroru, chociaż znowu, moim zdaniem ta książka nie jest jakaś przerażająca, więc spokojnie osoby, które odnajdują się na takim poziomie grozy jak Stranger Things, mogą sięgać również po Carrie. Carrie tutaj bardzo przypominała mi 11 w 4 sezonie. Nie będę tutaj oczywiście mówić, żeby komuś tam nie zaspoilerować. Natomiast no, są takie odniesienia moim zdaniem. I kiedy oglądałam serial, to bałam się, żeby po prostu fabuła serialu nie poszła zbyt blisko tej fabule znanej nam z Carrie. To tak się oczywiście nie stało, ale pewne odniesienia, pewien vibe tego właśnie utworu Stephena Kinga jak najbardziej można znaleźć i ja Wam tą książkę polecam. Wiem, że ona ma swoich przeciwników, zwolenników. Ja ją czytałam, no już dobrych kilka lat temu, natomiast podobała mi się wtedy. Zrobiła na mnie raczej pozytywne wrażenie, także zostawiam to do Waszej właśnie, do Waszego zainteresowania, do Waszego przeczytania i przechodzę do kolejnej polecajki. Kolejna książka to było moje pierwsze spotkanie, uwaga, z Danem Simonsem, którego ja przynajmniej kojarzyłam z takich opasłych, grubych tomiszcz, właśnie chyba horrorowych, natomiast tutaj mamy książkę Letnia noc, którą przesłuchałam w audiobooku, bo jest w ogóle bardzo słabo dostępna na papierze i jest to również kolejne tomiszcze, 700 stron, według Lubimy Czytać i jest to książka klasyfikowana jako horror i z tych chyba wszystkich książek, które ja tutaj dzisiaj pokazuję, jest to najstraszniejsza książka na tej skali właśnie horrorowej, dreszczowej, to bym ją umieściła na pierwszym miejscu. I tutaj, uwaga, mamy przeniesienie się do lat 60., nie 80., natomiast widać duże podobieństwa z serialem Stranger Things pod tym względem, że mamy tutaj grupę nastoletnich chłopców, też tam dziewczynka się przewija, ale chłopcy głównie, którzy mają taki, wiecie, gang rowerowy i zachowują się bardzo podobnie jak chłopcy z serialu, mają swoje sygnały, swoje przyzwyczajenia, no swoje po prostu takie życie. Są też takimi troszeczkę nerdami, nie wiem, czy mogę tak to nazwać. I teraz ta książka rozpoczyna się od sceny w szkole. Szkoła ma być zburzona, dzieciaki mają się przenieść do jakiegoś tam nowego budynku, a ta stara, w której przeżyli już ileś tam lat swojej edukacji, ma zostać po prostu wyburzona. No i ta szkoła to jest taki budynek z historią, wokół którego krążą różnorodne legendy i ta książka też dość powoli się właśnie rozwija. Początkowo nie rozumiemy, dlaczego autor taki nacisk kładzie na opis tej szkoły, na opis jakichś tam wydarzeń, które tam w przyszłości się działy. Jest tutaj też dość wielu bohaterów, którzy szczególnie początkowo mogą się mylić, ale później to wszystko łączy się, spaja się w sensowną całość i coraz bardziej jakby kojarzymy już tych bohaterów. Wiecie, no w serialu łatwo jest po prostu rozpoznać, po twarzy nawet, a w książce jednak polegamy na tej wyobraźni i kiedy imiona nie są zbyt jakieś charakterystyczne, to trudno je trochę skojarzyć z, no z tym, że na przykład jeden chłopiec służył do mszy, a inny chłopiec to pomagał swojej babci. To chyba był akurat ten sam chłopak. To był mój ulubiony bohater, ten, który tam tą babcią się opiekował. Ale wracając do meritum, w tej miejscowości, w której właśnie ta szkoła też została wyburzona, zaczynają gubić się, ginąć dzieci, no i nasza ta grupa zaczyna kawałek po kawałku puzzle do puzzla układać, że ta cała historia wiąże się w jakiś sposób z tajemniczym dzwonem, którego dźwięki rozlegają się po nocach właśnie w tym miasteczku. No i nasi główni bohaterowie, tak jak już wspomniałam, próbują odkryć tutaj tą tajemnicę, a na karku czują właśnie złowrogi, trupi oddech tych złych mocy, sił zła. I tutaj właśnie czytam, na Lubimy Czytać w tym momencie, że ta książka ponoć zainspirowała właśnie twórców serialu Stranger Things, o czym nie wiedziałam w sumie, sięgając po nią, znaczy wiedziałam, że jest to coś podobnego do Stranger, natomiast okazuje się, że
ktoś to przeczytał i się zainspirował do stworzenia serialu. No i tak jak wspomniałam, to są lata 60., ale bardzo jest podobny klimat do Stranger Things. Jest ta nostalgia, jest prowincja amerykańska, jest ten gang rowerowy i odkrywanie właśnie tajemnic, które są momentami śmiertelnie niebezpieczne. Także jeśli lubicie na przykład Dana Simonsa, albo po prostu macie ochotę na bardzo grubą książkę, w której się zanurzycie i przedłużycie sobie to obcowanie, powiedzmy, ze Stranger Things, to polecam Wam Letnią noc. Dla mnie ta książka była bardzo dobra, natomiast była po prostu za długa. Ja bym tą książkę odrobinę skróciła i zrobiła z niej właśnie serial. Tak jak uczynili właśnie twórcy Stranger Things. Jak najbardziej polecam. I na koniec przechodzę jeszcze do jednej książki, z którą ja się niestety męczyłam, natomiast wiem, że ta książka znajdzie wielu swoich zwolenników i jest to, wydaje mi się, powieść dość klasyczna i myślę, że w niektórych kręgach może być kultowa, a chodzi mi o książkę Jakiś potwór tu nadchodzi, Raya Bradbury'ego, którą dokończyłam dosłownie dzisiaj i z tym filmem się tak guzdrałam, z wstawieniem go, z nagraniem go, właśnie ze względu na to, że chciałam dokończyć tę książkę, postawiłam sobie to za punkt honoru, bo to jest krótka powieść, 260 dosłownie stron, natomiast od razu może wspomnę o minusach, co spowodowało taki opór we mnie wewnętrzny. Ta książka jest dość trudnym językiem napisana moim zdaniem i jest tu dużo takich monologów, takich rozważań. Zacznijmy może od fabuły, żeby to wszystko się spięło w jakąś taką zgrabną klamrę. To jest historia znowuż dziejąca się w latach 60. Mamy tutaj dwóch nastolatków, 13-latków bodajże, Jima i Willa. Jim jest mroczny jak wieczór i cień, a Will jest radosny i uśmiechnięty jak słoneczny poranek. I jednym też z bohaterów jest ojciec Willa, ale początkowo jest go mniej. Ten ojciec zmaga się trochę z przemijaniem, czuje się bardzo staro, czuje się staruszkiem, mimo że ma 50, tam chyba 4 lata, to też dość znamienne, że w latach 60. 54 lata to był staruszek. Teraz by się wydawało, że człowiek w sile wieku, ale to już zostawiamy tą dygresję na marginesie. No i wracając do miasteczka, znowu na prowincji, w momencie takiego przełomu październikowo-listopadowego, halloweenowego, przyjeżdża do tej miejscowości Luna Park. Poza sezonem to jest takie niepokojące. W dodatku oni się rozstawiają w nocy, przyjeżdżają w nocy i nasi chłopcy są bardzo zainteresowani tym, co się dzieje. Okazuje się, że ten Luna Park jest prowadzony przez dwóch mężczyzn, Darka i Kugera. Ten Dark jest na przykład nazywany człowiekiem ilustrowanym, bo jest cały w tatuażach. I ogólnie w tym Luna Parku są różne takie, wiecie, dziwne stworzenia, takie dziwolągi, wybryki natury. Jest labirynt z szkła, z luster, no i jakaś tam karuzela, wiecie, po prostu wszystko, co może nastoletnich chłopców i też po prostu mieszkańców tego rejonu, tej miejscowości zachęcić do odwiedzania tego miejsca. Ale okazuje się, że z tym Luna Parkiem jest coś nie tak i że coś złego się kryje pod tymi wszystkimi dziwami. No i w tej książce mamy dużo takich dla mnie filozoficznych rozważań o naturze właśnie dobra i zła, o tym przemijaniu, o tym, że dzieci bardzo chcą dorosnąć, a rodzice bardzo chcą, że w ogóle dorośli bardzo chcą cofnąć się w tym czasie i o tym, ile jesteś w stanie oddać za to, żeby zawrzeć jakiś pakt z tymi nieczystymi siłami i czy to się w ogóle opłaca. Książka jest właśnie klasyczna i trąci tym klasykiem fantasy, więc jest to gratka dla osób, które tego typu książki właśnie lubią. Dla mnie, tak jak wspomniałam, ona była dość męcząca, trudno była napisana po prostu i nie płynęłam przez nią tak gładko. Jeszcze jednym moim takim zarzutem do tej książki, o którym może zapomniałam wspomnieć, jest taki lekki właśnie chaos, który trochę spowalniał mi to czytanie i sprawił, że musiałam się mocno skupiać na tym, co tutaj autor przekazuje. Być może źle to świadczy o mnie, że nie umiem się skupić na trudniejszej książce, natomiast też Was na to uczulam. Może będzie to dla Was problem, a może będzie to dla Was wartość dodana i coś, co sprawi, że ta książka Wam się jeszcze bardziej spodoba. Dlatego mimo, że ja jakby nie do końca jestem zainteresowana tą książką i nie do końca przypadła mi do gustu, nie do końca jest moim ulubieńcem, to wierzę, że
spośród Was komuś ta książka właśnie do gustu przypadnie. W ogóle w ramach ciekawostki tytuł Jakiś potwór tu nadchodzi jest zaczerpnięty z Macbetha. No i Ray Bradbury to jest ten człowiek od 451 stopni Fahrenheita, także też kolejnej kultowej książki jeszcze przede mną, ale moja tutaj przygoda już się rozpoczęła. I to na ten moment wszystkie moje polecenia związane z serialem Stranger Things, związane z książkami, które po serialu na kacu, po serialu można sobie czytać, żeby przedłużyć to spotkanie z nostalgią, z latami 80., z latami po prostu minionymi i za przygodami, wiecie, serialowymi. Trochę jakoś lawa mi to na koniec wyszło, natomiast wiecie, o co chodzi. Ja dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już niedługo w następnym filmie. Do zobaczenia, pa, pa.